Państwu. Bardzo miło mi powitać wszystkich Państwa w nowym roku. Przy okazji można złożyć życzenia sobie jeszcze noworoczne, jeszcze pierwszy tydzień nie minął, więc wszystkiego dobrego, aby spełniły się wszystkie plany, życzenia, marzenia na ten najbliższy nadchodzący rok, aby on był zdrowy dla nas wszystkich, pogodny i szczęśliwy dla Pani, Pani Joanno też. No właśnie. I teraz od razu już może przejdę do naszego dzisiejszego gościa, gościni, do autorki prac, które zagościły w Galerii Stary Ratusz na najbliższe dwa tygodnie. Są to prace pani Joanny Rostańskiej, pani koleżanki mojej, zresztą z Stowarzyszenia Warmińsko Mazurskiego Ale Sztuki, także cieszę się, że mogliśmy tutaj w bibliotece zaprezentować przepiękne karnawałowe malarstwo Joasi. Tytuł wystawy w przestrzeni malarskiej. Joanna jest kolorystką zdecydowanie. Widać to, że była w Meksyku, wiele lat tam spędziła, uczyła się, studiowała różne rzeczy, bo i malarstwo, ale też historię sztuki. Pracowała tam, edukowała, żyła tym, co tam jest, tym kolorowym, dla nas bardzo egzotycznym światem, jakże dalekim. I tym światem się tak napełniła i teraz oddaje tą energię, myślę, którą tam wtedy się napełniła, oddaje nam, pokazuje tę ferię barw w swoich pracach, które dzisiaj możemy tutaj oglądać. Asiu, oddaję Ci głos, powiedz troszeczkę może o swoich pracach, z jakiego okresu one są na przykład. No to tak właśnie chciałam powiedzieć, że większość tych prac pochodzi z ostatnich 3 lat. Jedna praca tylko jest taka trochę starsza. Najwięcej prac namalowałam w 8 roku i w tym. I właśnie chciałam powiedzieć, że mieszkałam w Meksyku i pracowałam nad grafiką i rysunkiem, ale właśnie chodzi mi o grafikę, ponieważ to była grafika w kolorze, to nigdy nie miałam takiego mocnego koloru właściwie. On dopiero jakoś się wydobył po latach. Jakoś tak gdzieś się chyba ukrył w podświadomości. No i teraz ja po prostu, ja bardzo lubię kolory. Bardzo lubię konkretne kolory. Czasami tak sobie myślę, że może fajnie byłoby to trochę zmienić, może jakoś tak sobie w jakiś inny sposób opracować, ale zawsze wychodzi mi ten kolor. Taki mocny. 3 lata, tak? Ale też i bardzo różne tematy. Także skąd bierzesz pomysły do swoich prac? To nie jest to taki jeden tylko i wyłącznie cykl, ale właśnie tematycznie prace są bardzo różne. Gdzieś tutaj z tyłu za nami karnawał, naprzeciwko takie mamy scenki rodzajowe, dziecięce, sporo martwych natur, ale też i pejzaż, prawda? Właśnie. No na przykład pejzaż architektoniczny zrobiłam. Robiłam na niektóre wystawy, tam były konkretne tematy. I tutaj właśnie niektóre takie wiszą, a inne to w zależności od tego, jak się czuję. A jeśli nie na wiosnę, ja... No właśnie, przypomniało mi się pracę, ten tryptyk, który przygotowałaś specjalnie na wystawę chyba... Terytoria. Terytoria. I chyba znowu znowu rozdzielone zostały te prace. To tak, tam piszą takie prace z tyłu, one brały udział właśnie w takiej wystawie Terytoria i ja chciałam tam pokazać ramkami, kolorami ramek flagę Meksyku. Tylko to jakoś potem się zmienia, jakoś tak po prostu gdzieś się przewieszam, ale nie szkodzi. Ale ten Meksyk czuć u Ciebie wszędzie po prostu, w każdej z prac. Także dziękujemy Państwu, że przybyliście. Wystawa dla Państwa teraz została otwarta, udostępniona, będzie można ją oglądać przez te 2 tygodnie. Serdecznie zapraszamy. Cieszymy się, że Asia mogła tutaj u nas zagościć i zaprezentować swoją twórczość. Ja też się właśnie bardzo cieszę, że jakoś się udało jakoś szybko zagościć tutaj. To jest tak, jak w jednym miejscu się pokazuje pracę, to potem okazuje się, że jednak te prace zaczynają żyć swoim życiem i dostaje do
dostaje jako twórczość i to, co się robi, trochę rozpędu. Także tego rozpędu na ten nowy rok Ci też życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.